się nie subujesz, to zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Odnośnie moich filmów, to nie przegapisz żadnego z mojego nowego materiału. Siemano wszystkim, z tej strony Zwycięzca, witam was w kolejnym materiale z Sebeski Bity. Ten odcinek jest eksperymentalny, ponieważ jest to z perspektywy Michał Alfa 03 oraz Nikox 69. Tak swoją drogą Nikox jest nowy u nas w klanie, tak mi się wydaje. U mnie w klanie. Grałem tutaj w Plutonie na poziomach trzecich, na top 15 wrzuciło. Michał gra na cyrkan wagad 1 w wersji X. Na kopalniach. Na mapie kopalnie i Nikox również gra na mapie kopalnie z tym, że na pancerkowym wagon T15. Tak, to już tych, co słyszałem od osoby, która się bardziej zna na tym, PZ1C został wyprodukowany, z tym, że to był żołnierz wsparcia piechoty. Nie był to, nie walczył z pojazdami pancernymi. Jeszcze drogą z tego co widzę tutaj, póki co nie zapowiada to, co będzie tego wyniku końcowego, jaki będzie. Więc jeszcze nie wiem, czy widać tabelę, dlatego pokażę go ją teraz, jeszcze raz, żeby było widać, bo wydaje mi się, że obciąłem z lewej i z prawej strony damage panel. Część tego się mi ucięło zapewne. Michał dostał Nyśtosia. O, ale przycięło mnie tu. Robiłem sobie herbatę teraz. Co prawda jest za 20 północ 20 lutego. Ale mniejsza z tym. Czyli powtórka została rozegrana chyba 3 dni temu? A nie, to na KW2. To nie na tym pojeździe. Ale jest już 5 fragów. To jest Stawkowicz albo bot? Kolego, widzę, że próbuje się ustawić pod kąt, z tym, że jest to za duży kąt. Moim zdaniem jest to za duży kąt. Jeszcze nie wiem, czy jest sens kątowania się na trzecich tirach, no ale mniejsze. Jest już specjalista na kącie Michała. Nie wiem, czy to mówimy, jeżeli mówimy się po to, że to sorry. PZ1C ma karabin maszynowy. 7,92 mm. Uszkodzenie 8, przebicie 33. Na goldzie jest 43 przebicie. Widzę, że Michał nie wozi w ogóle golda. Ja na swojej PZ1C mam ponad 1300 bitew i mam 320 pocisków zwykłych i 320 kolejne pocisków goldowych. Więc 90% bitew, jakie ja rozgrałem, zaczynam od golda. Przez co wyszedłem sporo na minusie. Także zobaczymy za chwilę wyniki końcowe obu powtórek. Bottles popping, bottles.